Kołobrzegu akcja szczepień przeciwko COVID-19 ruszyła pod koniec ubiegłego roku w szpitalu. W pierwszej kolejności szczepiono medyków i pracowników szpitala. 98% lekarzy pracujących w szpitalu zostało zaszczepionych bądź dwoma dawkami lub jedną. Tak samo pozostały personel medyczny w granicach 90%, tak, został zaszczepiony dwoma dawkami lub jedną. W sumie w szpitalu zaszczepiono do dzisiaj 2529 osób z grupy 0, a więc medyków, pracowników pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą czy pracowników aptek. Oprócz tego w sobotę ruszyło szczepienia osób 70+, czyli zostało zaszczepione 30 osób. Tak jak przychodzą dawki, szpital oczywiście mógłby więcej osób szczepić, tylko harmonogram dostaw szczepionek, tak jak w całej Polsce, powoduje, że nie możemy po prostu więcej tych osób szczepić. Pierwsze szczepienia seniorów przeprowadzono też na przykład w ośrodku Holtur w Podczelu. W Mewie 1 i 5 zapisano 400 osób. Tutaj szczepienia będą wykonywane 10 i 11 lutego, a tymczasem w Kołobrzegu jest już 7 punktów szczepień. Coraz mniejszym problemem staje się ilość punktów, bo one przybywają i myślę, że jeszcze się zgłoszą dodatkowe podmioty, ale 30 szczepionkami tygodniowo nikogo więcej nie zaszczepimy, tylko te 30 osób, a wiadomo, że szczepionka jest podawana dwukrotnie, więc jakby dopóki nie zwiększy się ta ilość szczepionek, dystrybucji szczepionek i dopóki na punkt nie będzie zamiast 30 chociażby 300 przychodziło tych szczepionek, to i nie zwiększymy ilości osób zaszczepionych. Urząd Miasta posiada informację, że kołobrzeskie punkty byłyby w stanie szczepić więcej osób. Większość punktów ciągle natomiast prowadzi zapisy, często jednak bez wskazania daty szczepienia.